Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami. Wszystkie instytucje użyteczności publicznej musiały całkowicie zmienić system pracy. Jak działają sądy i kancelarie adwokackie, wyjaśni nasz dzisiejszy gość, adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Dzień dobry. No, chciałabym zacząć od spraw przede wszystkim cywilnych, których niezależnie od sytuacji na pewno w sądzie macie bardzo dużo. Już tych rozpoczętych, tych, które mają swoją dokumentację i na pewno napływają nowe. Jak w tej chwili odbywa się praca nad takimi sprawami? Rzeczywiście sytuacja jest trudna dla wszystkich. Jeżeli chodzi o sprawy, które już zawisły przed sądem, to one nie są rozpoznawane, ponieważ ustawa covidowa wprowadziła przepisy, które wskazują, które rozprawy mogą się odbywać i które sprawy mogą być rozpoznawane. Są to tak zwane sprawy pilne, żeby tutaj nie rozszerzać tego zakresu. Nie dotyczy to powszechnych takich spraw cywilnych, jak na przykład rozwodowych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, które mają dopiero się znaleźć w sądzie, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że te sprawy są bardzo powszechnie w sądzie składane, pozwy są składane, ponieważ sędziowie pracują, mimo tego, że nie mogą orzekać, nie mogą wyznaczać rozpraw. Wiem, że sędziowie pracują, wiem to chociażby po korespondencji, którą z sądu otrzymuję każdego dnia. A jak wygląda proces składania nowych spraw? Czy kancelarie już troszeczkę też poluźniły pewne rygory i przyjmują klientów? Tak, trzeba przyznać, że powiem na swoim przypadku, od około 2 tygodni spotykam się z klientami, oczywiście dochowując wszelkich środków ostrożności, te, które na mnie spoczywają, jeżeli chodzi chociażby o nakaz używania maseczki, ponieważ tych spraw jest teraz więcej związanych z sytuacją, w której ludzie się znaleźli. No właśnie, i stąd moje następne pytanie. To jest pytanie trudne, bo dotyczące trudnych naszych życiowych spraw. Mówi się o tym, że jakby wraz z pojawieniem się epidemii no pojawiły się większe ilości pozwów rozwodowych, no i niestety pojawił się dużo większy problem przemocowości w rodzinie. Czy odczuwa to pani? Tak, to prawda. Pani redaktor, rzeczywiście jest to odczuwalne w przypadku mojej praktyki, że zwiększyła się ilość spraw rozwodowych, ponieważ izolacja od społeczeństwa, a z kolei nakaz pozostawania w domu spowodował weryfikację pewnych postaw życiowych i doprowadziło to do konieczności podjęcia decyzji o orzeczeniu rozwodu. I ten drugi aspekt, na który słusznie pani redaktor zwróciła uwagę, a mianowicie na kwestię przemocy. Rzeczywiście pozostawanie w jednej nieruchomości osób, które są i ofiarą, i katem, powoduje to, że są ogromne kłopoty w funkcjonowaniu tych osób. Co prawda 30 kwietnia Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową, niemniej z tą izolacją mieliśmy do czynienia już wcześniej z tymi trudnymi sytuacjami, na które napotkały głównie kobiety. No tak, ale właściwie to ta sytuacja jest o tyle trudna, że niezależnie od tego, czy ktoś już podjął decyzję odnośnie rozwodu, czy ktoś gdzieś odczuwa tą przemoc, to niewiele możemy na chwilę obecną zrobić, prawda? Bo ani te sprawy, które się odwlekają gdzieś w czasie, mówię o sprawach sądowych, sprawach związanych z całą dokumentacją, z całym procesem przeprowadzania rozwodu czy interwencji w przypadku przemocy, no i tak nie zmieniają zbyt wiele w naszym życiu. Dalej musimy trwać w tej formie, w której funkcjonujemy, prawda? Czy są jakieś paragrafy, które regulują to, że możemy się uwolnić od naszych oprawców, czy wyjść z toksycznych związków poprzez jakby jakieś aspekty prawa? Tak, no trzeba powiedzieć, że organy ścigania, w tym prokuratura, funkcjonuje przede wszystkim stojąc na straży ochrony zdrowia i życia człowieka, więc jeżeli takie zagrożenie istnieje, to tę ofiarę z pewnością chroni i tutaj w tym zakresie nie ma zastoju. Zastój, jeżeli może być odczuwalny jedynie dla strony, to w ten sposób, iż nie odbywa się rozprawa, która byłaby konieczna do rozpoznawania dalszego jej wniosków. Natomiast
natomiast nie jest to na tyle odczuwalne, zatem można powiedzieć, że te osoby są chronione. Sędziowie też pracują cały czas, rozpoznają, dokonują wstępnej kontroli pozwu, wysyłają pisma procesowe, wydają postanowienia o zabezpieczeniu, natomiast nie mogą tymczasem wyznaczać rozpraw, co wynika z ustawy covidowej. No i niestety to nie jedyny problem, z jakim się borykamy, ale miejmy nadzieję, że koronawirus się w miarę szybko skończy i tak naprawdę przyrost tych wszystkich rozwodów nie będzie aż taki drastyczny, jak są niektóre rokowania. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie właśnie tych rozwodów. Czy pani się orientuje, nie zdradzając oczywiście zawodowych tajemnic, co może być przyczyną? Czy tylko tak naprawdę to nasze wspólne nagle życie 24 na dobę, jeśli chodzi o rozwody, czy są jakieś inne aspekty? No są chociażby takie, że przebywanie w domu i dla niektórych osób posiadanie większej ilości czasu spowodowało nawiązanie relacji z innymi osobami, na przykład poprzez portale randkowe, czy też przez inne komunikatory, i one w jakiś sposób wpłynęły na nasze postrzeganie partnera czy postrzeganie świata. Spotkałam się z takim przypadkiem. Ale także sytuacja, w której osoby się znalazły z uwagi na swoją sytuację finansową. Dla niektórych nagle uległy zmianie warunki pracy, czy też w ogóle warunki zatrudnienia, i jest to argument, który także wpływa na kontynuowanie związku małżeńskiego. Można powiedzieć, z jednej strony błahe argumenty, ale z drugiej strony też bardzo istotne dla funkcjonowania ciągłości. Myślę, że ta sytuacja pandemii w jakiś sposób wpłynęła albo podstymulowała takie decyzje, z którymi dana osoba nosiła się wcześniej. No to nie są dla nas tak naprawdę dobre wieści, ale miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy, czego nam życzę i pani serdecznie życzę. Dużo zdrowia i sił, no bo jak już wreszcie uruchomimy sądy, to przypuszczam, że będzie dużo, dużo pracy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję wzajemnie.